zaangażować się we sprawy we Wschowie. W Wschowie już mnie nie ma dość dawno, bo poprosili, żebym po prostu stąd spadał i się rozwijał dalej, jak w województwie, a ja chciałem koniecznie tu zostać, ale nie dało rady. Całe szczęście, że mogę przyjechać teraz tutaj i udzielać. Mam bardzo dużo pamiątek i też z tamtych czasów i stąd dużo wiedzy, a z uwagi na to, że jestem fotografem, dzięki właśnie panu Szarzyńskiemu, nim zostałem tutaj, on mi pomógł otworzyć tą drogę, pana Adamczaka, w kosmosie uczyłem się, w 81 miałem dyplom mistrzowski, tak jak i ten, i chętnie wracam, a z uwagi na to, że w 78 roku, siódmym, dostałem stąd kopa, jakby powiedzieć, i dostałem się jako fotograf wojewódzkiego konserwatora zabytków i już od jako 18-letni chłopak pracowałem w zabytkach. Też między innymi oddelegowane do województwo leszczyńskie było Muzeum Ziemi Wschowskiej, miałem swoją ciemnię u państwa Kubistali, także mam to wszystko sobie w pamięci, mogę wam tutaj naprawdę serdecznie, wam, nam jak nie przyjmiecie, nie? To, to...